kolegę Wiesława Żelka, który po 4 latach na szczęście wrócił na nas, na nasz teren, i dwóch ludzi starej gwardii, Antoni Opowicz i Heniek Zięciak. Dwaj byli przewodniczący Rady Miejskiej w gminie. Z większością państwa od lat spotykam się na tych właśnie spotkaniach noworocznych, ale z wieloma osobami już niestety nie spotkam się, dlatego że odeszli. Byli to ludzie wielkiej pasji, ludzie, którzy tworzyli nową historię Golczewa. Janusz Domański, Jurek Pordąb, Paweł Kwiatkowski, Tomek Waszczenko. Oni byli, są i będą w moich sercach. Proszę państwa, minął rok 2014, który przyniósł wielu z nas wiele sukcesów, przyniósł także porażki. Ale pamiętajmy, żaden sukces, żadna porażka nie trwa wiecznie. Kontynuujmy dzieło naszych poprzedników i poprzez rozważne, mądre decyzje burmistrza, rady, działalność lokalnego biznesu, pracę mieszkańców, wpływajmy na rozwój gminy. Kończąc, życzę w dwójnastu państwu tego wszystkiego, czego wy mi życzycie, i zdrowie wasze w gardła wasze. To, jak mówią, zakręć się wokół. No oczywiście wszystko to, to nie jest moja zasługa, tylko ludzi dobrej woli. Bo człowiek sam nic nie zrobi, tylko zawsze z tymi, którzy go otaczają. Tak tutaj przez 4 lata w tej gminie, kiedy byłem zastępcą, dzięki wszystkim radnym, obojętnie, bez jak mówię, bez wykluczania. Czy to były takie, czy inne zdarzenia, to one prowadziły do czegoś. A więc chcieliśmy osiągnąć pewien cel. I myślę, że te cele osiągaliśmy. Wszystkim tym, którzy zaufali mi wtedy, poczynając od pana burmistrza, który powołał mnie wtedy na stanowisko zastępcy, i poprzez wszystkich tych, którzy mnie później wspierali. Dzisiaj przyszedł drugi etap, kiedy powstała koalicja, która zaufała mojej osobie i wyznaczyła mnie na pełnienie funkcji starosty. Jest to pierwsza taka sprawa w dziejach Golczewa. W związku z tym jestem niezmiernie z tego rad, ale i bardzo zaszczycony. Tym radnym, którzy właśnie zaufali i pracują ze mną, serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim tym, którzy tutaj będą dalej pracowali. Są Tysą, z którymi tyle spotkań mieliśmy, tyle planów jeszcze. Myślę, że to wszystko zrealizujecie. Myślę, że gmina jest na super dobrej drodze do tego, żeby dalej się rozwijać, ponieważ i rada, myślę, że będzie wspierała burmistrza, jak również burmistrz ma w sobie taki potencjał, który wiem, że jest jeszcze do spożytkowania i dla dobra tej gminy. A tutaj stojący przedsiębiorcy, myślę, że będą tak wspierali tą gminę, że i budżet tej gminy wytrzyma wszystkie przeciwności losu, które zsyła nam oczywiście rząd, ponieważ coraz więcej zadań dla samorządów, a to się wiąże z wydatkami. Proszę państwa, naprawdę jestem zaszczycony, że tą żabkę otrzymałem, i dziękuję bardzo, i myślę, że będę dalej pracował dla dobra oczywiście tej gminy i tego powiatu.